Czy się to nam podoba, czy nie, deweloperzy po prostu muszą wychodzić z założenia, że mają do czynienia z graczami niedoświadczonymi. Świeżakami, którzy właśnie po raz pierwszy wzięli pada do ręki i nie bardzo wiedzą, co z nim teraz zrobić. Kiedyś nikt się takimi ludźmi nie przejmował. Mogli się uczyć metodą prób i błędów albo ewentualnie poczytać dołączoną do pudełka nudną instrukcję. Ale dzisiaj trzeba wziąć taką zagubioną środkę za rękę i wszystko jej dokładnie wytłumaczyć. Nie zrozumcie mnie źle, w samouczkach nie ma nic złego, wręcz przeciwnie. Potrafią być bardzo przydatne, szczególnie w skomplikowanych grach, na przykład strategiach albo realistycznych symulatorach. Ale chyba każdy, kto po raz 149 dowiaduje się, że broń przeładowuje się klawiszem R, a celuje prawym przyciskiem myszy, po kawałeczku wewnętrznie umiera. To trochę tak, jakby Maxowi Verstappenowi przed każdym wyścigiem robić rozbudowane szkolenie z obsługi kierownicy. Bez sensu, ale dokładnie tak są przez deweloperów traktowani bardziej doświadczeni gracze. Dlatego trzeba doceniać wszelkie próby urozmaicania samouczków. Bo jak najbardziej można wytłumaczyć podstawowe mechanizmy w taki sposób, by gracz po pierwsze dobrze się bawił, a po drugie nie czuł się jak... no, jak wiadomo, kto już mówiłem na początku. Jednym ze sposobów może być na przykład obrócenie całego tego zjawiska w żart. Dokładnie to zrobił Ubisoft w Far Cry'u Blood Dragon, czyli samodzielnym dodatku do trójki. Teoretycznie mamy tam do bólu sztampowy, nudny samouczek bazujący na statycznych planszach wypełnionych tekstem. Ale jednocześnie twórcy są tego świadomi i uzupełnili tutorial o cenne wskazówki typu: aby się rozejrzeć, rozejrzyj się. Bieganie jest jak chodzenie, tylko szybciej. Wspinaj się, by dostać się wyżej. W pewnym momencie po wyjątkowo długiej serii nudnych plansz pojawia się nawet komunikat: wciśnij Enter, by te protekcjonalne ekrany zniknęły. Co protagonista kwituje tekstem: I fucking hate tutorials, and this one is terrible. Gra bardzo radykalnie łamie czwartą ścianę i sprawia, że to, co normalnie byłoby nudne, bo nie czarujmy się, tak naprawdę ten tutorial jest beznadziejny, staje się zabawne i atrakcyjne. A jednocześnie jest miłe dla bardziej doświadczonych graczy, bo przecież to nic innego jak puszczenie oka do tych, którym nie trzeba tłumaczyć, że mogą się rozglądać za pomocą myszki. Na zasadzie, my wiemy, że wy wiecie, więc pośmiejmy się wspólnie z absurdu tej sytuacji. W ogóle szkoda, że Ubisoft nie pociągnął dalej tej konwencji, bo wydaje mi się, że Blood Dragon miał potencjał na pełnoprawny, kilkuczęściowy spin-off. Luźnym podejściem wyróżniał się też samouczek Spider-Mana 2 z 2004 roku. Wszystko dzięki Bruce'owi Campbellowi, który w wyjątkowo sarkastyczny i trochę deprymujący sposób kwituje kolejne poczynania gracza. Bo my tu skaczemy po dachach i lejemy bandytów, a facet nie dość, że tego nie docenia, to ewidentnie się z nas podśmiewa. Easy as toast. Now hit the next one. Oh, that was great, yeah. Oh, and I don't say that to everyone who bought this game. Come on, let's move along. Ciekawostką jest, że Campbell to aktor blisko związany z reżyserem odpowiedzialnym za trylogię Spider-Mana z Tobey Maguire'em. Wystąpił w niewielkich rolach we wszystkich częściach, najpierw jako speaker ringowy, później bileter, a na koniec szef restauracji. Ale nie o tym dzisiaj. W kontekście zabawnych, a dzięki temu oryginalnych i bardzo przyjemnych samouczków, koniecznie trzeba wyróżnić też drugą część Portala. Totalne podstawy, takie jak konieczność machania kamerą czy poruszania się, zostały uzasadnione obowiązkową gimnastyką po przebudzeniu, a później pałeczkę przyjmuje Wheatley, czyli sympatyczny robocik, który towarzyszy nam w późniejszych etapach gry. Chociaż jego rola mocno się z czasem zmienia, kto grał, ten wie. Osobiście najbardziej lubię scenę, w której Wheatley stwierdza, że po tak długiej hibernacji nasz mózg może nie działać najlepiej i w ramach testu każe nam potwierdzić, że rozumiemy, co mówi. Pojawia się instrukcja, że aby odpowiedzieć, powinniśmy nacisnąć spację. Ale spacja, wbrew temu co twierdzi gra, nie służy do mówienia, tylko do skakania. Więc zamiast odpowiedzieć, podskakujemy jak idiota i niejako potwierdzamy obawy Whitleya. Ten daje nam jednak drugą szansę i każe powiedzieć jabłko. Ale interfejs ponownie sugeruje naciśnięcie spacji. Zresztą, co ja będę opowiadał, to po prostu trzeba zobaczyć, bo Steven Merchant odegrał swoją rolę fantastycznie. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Apple.
Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. I tak, w zabawny, nietypowy sposób, portal przekazuje pozornie nudną informację, że za skok odpowiada spacja. Można to było załatwić sztampowym komunikatem press space to jump, ale dzięki kreatywności scenarzystów otrzymaliśmy naprawdę zabawną, komediową scenkę, która przykuwa uwagę i nastraja optymistycznie do dalszej zabawy. Oczywiście przeważnie deweloperzy nie mogą sobie pozwolić na taki dystans. Nie do każdej gry to pasuje, a smutna prawda jest taka, że zdecydowana większość produkcji mainstreamowych ma kija w... wiadomo, gdzie. Ale humor to nie jedyny sposób na urozmaicenie samouczka. Zwróciliście na przykład uwagę, kiedy po raz pierwszy w Uncharted 4 używamy broni palnej? Wbrew pozorom nie w panamskim więzieniu, ani po rozpoczęciu wyprawy z Samem. Po raz pierwszy Nathan bierze do ręki pistolet na... swoim własnym strychu. Co prawda pistolet na kulki, ale gameplayowo obsługuje się go dokładnie tak samo jak ten prawdziwy. To znaczy trzeba celować, chować się za osłonami, a nawet przeładowywać i zbierać rozrzucone po pomieszczeniu magazynki. Musicie przyznać, że pomysłowe i naprawdę nieinwazyjne. Trochę podobnie rozegrali to twórcy Bioshocka Infinite. Chwilę po przybyciu do Kolumbii mamy okazję pospacerować po mieście, w którym akurat odbywa się festyn. A na festynie, jak to zwykle bywa, można wziąć udział w najróżniejszych konkursach z nagrodami. Konkursach, które tak naprawdę są świetnie zamaskowanymi samouczkami, prezentującymi jak należy celować, strzelać czy używać tzw. wigorów, czyli w dużym uproszczeniu specjalnych mocy. A to wszystko zanim chwycimy za prawdziwą broń i staniemy do walki z przeciwnikami. Osobiście bardzo doceniam, kiedy twórcy zadadzą sobie minimum trudu, by jakoś uzasadnić szkolenie, w którym chcąc nie chcąc bierzemy udział. Bardzo często przejmujemy kontrolę nad doświadczonym bohaterem, który powinien posiadać wiedzę na temat obsługi broni czy działania w terenie. Dlatego dość mocno uderzyło mnie, kiedy w Call of Duty 4 instruktor poinformował mnie, że pociski mogą przebijać słabe i cienkie materiały. Niby cenna wiadomość, ale come on, jestem żołnierzem, który właśnie próbuje dołączyć do elitarnego oddziału kapitana Price'a, a nie rekrutem, który pierwszy raz przyszedł na strzelnicę. Druga część szkolenia, czyli tor treningowy, został umotywowany zdecydowanie lepiej, bo jest to realny test, który ma potwierdzić nasze zdolności. Żołnierze naprawdę na takich ćwiczą. Dużo lepiej rozwiązano to w Modern Warfare 2, gdzie gracz teoretycznie demonstruje obsługę broni szkolonym przez Amerykanów Afgańczykom. A więc jak najbardziej otrzymujemy wszystkie te oczywiste informacje, że broń strzela bardziej precyzyjnie, kiedy korzystamy z przyrządów celowniczych, ale teoretycznie nie my jesteśmy ich adresatem. Nieco podobne rozwiązanie zastosował CD Projekt w trzecim Wiedźminie, gdzie Geralt formalnie uczestniczy w szkoleniu Ciri. Oczywiście wyścig po murach zapoznaje nas ze sterowaniem, a trening na manekinach z podstawami walki, ale wszystko wygląda naturalnie i realistycznie. Nieporównywalnie lepiej niż w Wiedźminie 2, w którym początkowo tak naprawdę nie istniał żaden samouczek. A kiedy gracze zaczęli na to narzekać, to Redzi w formie aktualizacji dodali totalnie oderwany od reszty gry poziom, który wyglądał jak fanowski projekt stworzony w udostępnionym za darmo edytorze. Przekazywał najważniejsze informacje, więc spełniał swoje zadanie, ale no nie tak się to powinno robić. Za bardzo pomysłowe wprowadzenie trzeba też pochwalić Fallouta 3. Głównemu bohaterowi towarzyszymy od chwili narodzin, dosłownie, i obserwujemy jak dorasta. Jako roczne dziecko uczymy się chodzić, otwierać drzwi i podnosić przedmioty, później jako dziesięciolatek prowadzimy pierwsze rozmowy, a więc zapoznajemy się z systemem dialogów i obsługą Pip-Boya, po raz pierwszy dostajemy też do ręki broń palną, uczymy się celować, strzelać i przeładowywać, następnie poznajemy zasady rozwoju umiejętności naszego bohatera, przydzielania punktów doświadczenia itd. Generalnie trudno wyobrazić mi sobie lepiej uzasadnioną obecność samouczka tłumaczącego tak podstawowe mechaniki jak poruszanie się. Przecież formalnie jesteśmy rocznym berbeciem, mamy prawo nie ogarniać takich rzeczy. Jednocześnie jest to samouczek świetnie zintegrowany z całą kampanią. Płynnie wprowadzający nas w świat gry, tak byśmy po opuszczeniu schronu dali sobie radę samodzielnie. Aktualnie to w zasadzie standard. Większość gier posiada tutorial w pełni zintegrowany z kampanią. Dzięki temu gracz od razu zostaje wciągnięty w wir wydarzeń i rozpoczyna wielką przygodę. Dokładnie tak to wygląda w Ghost of Tsushima, które właśnie przechodzę w ramach nadrabiania zaległości, więc posłużę się tym przykładem. System walki poznajemy w formie retrospekcji, bo bez sensu byłoby tłumaczenie doświadczonemu samurajowi, jak używa się miecza. Później już w czasie głównych wydarzeń dochodzi do tego nauka skradania. I to także zostało uzasadnione fabularnie, ponieważ skrytobójstwo to nie sposób walki preferowany przez samurajów.
Wręcz przeciwnie, działanie z ukrycia jest niehonorowe i niezgodne z kodeksem. Stopniowo odblokowujemy kolejne zdolności i elementy ekwipunku, aby wreszcie po zakończeniu prologu móc cieszyć się pełnią możliwości. Teoretycznie wszystko gra i buczy, ale szczerze mówiąc nie potrzebowałem aż tak długiego wprowadzenia. Mimo że historia prezentowała się ciekawie, to gameplayowo zaczynałem się trochę nudzić. Po ograniu najnowszych Assassinów czy Horizon Zero Dawn wiedziałem, że kiedy schowam się w wysokiej trawie, to przeciwnicy mnie nie zobaczą. Wiedziałem też, jak celować i strzelać z łuku. Także wspinanie się, parowanie ciosów i uniki wykonywałem w zasadzie intuicyjnie. Dlatego po jakimś czasie, zamiast chłonąć klimat, zacząłem się trochę niecierpliwić, kiedy twórcy wreszcie spuszczą mnie ze smyczy i pozwolą swobodnie eksplorować Tsushimę. Jeżeli to prowadzenie za rączkę zmęczyło mnie już przy pierwszym podejściu, to przy drugim mogłoby stanowić barierę nie do przejścia. I to jest właśnie problem rozbudowanych, bardzo długich samouczków. W projektowaniu tutoriala bardzo ważna jest też świadomość, że w zasadzie będzie on pierwszą rzeczą, z którą zetknie się odbiorca. A jak to mówią, nigdy nie ma drugiej szansy, by zrobić dobre pierwsze wrażenie. Właśnie dlatego Ghost of Tsushima zaczyna się od epickiej nocnej bitwy, a Uncharted 2 od zwisającego nad przepaścią pociągu. Deweloperzy od razu chwytają gracza za gardło i dają jasny sygnał, że będzie się działo. Nawet jeżeli za chwilę akcja zwolni, to będziemy pamiętać, że tylko chwilowo. Ostatnio, m.in. przez koszmarnie nudny początek, chociaż nie tylko przez to, odbiłem się od Control. Przepraszam wszystkich fanów tej gry, ale trudno przypomnieć mi sobie tytuł, który w równie niemrawy i nieinteresujący sposób prezentowałby podstawowe mechaniki. Pod tym względem wzorowo prezentuje się na przykład otwarcie Star Wars The Force Unleashed. Nie dość, że deweloperzy od razu zabierają nas w sam środek akcji, to dodatkowo pozwalają wcielić się w samego Lorda Vadera. Możemy pobawić się mocą, poznać pełnię jej możliwości i dość bezkarnie demolować otoczenie, zapoznając się ze sterowaniem. A na koniec poznajemy głównego bohatera, bo oczywiście Vader to tylko przynęta. Tak naprawdę protagonistą jest ktoś zupełnie inny, ale wiadomo, że fanów Gwiezdnych Wojen lepiej zaatakować Vaderem niż anonimowym Starkillerem. W kategorii gier sportowych chciałbym natomiast wyróżnić FIFA. Konkretnie chodzi mi o minigierki zastępujące klasyczny ekran ładowania. Dzięki nim możemy bez stresu zapoznać się ze sterowaniem i przetestować zagrania, na które w trakcie meczu w życiu byśmy sobie nie pozwolili. A tutaj zero presji, kilka podejść, szybkie tempo, bo nie trzeba czekać na kolejną okazję, można się bawić i eksperymentować do woli, a co za tym idzie, poznawać kolejne możliwości gry i stale rozwijać umiejętności. I tak naprawdę w ogóle nie mamy poczucia, że spędzamy czas w samouczku, bo nie jest to typowy tutorial, który wydaje graczowi konkretne, precyzyjne polecenia i ostro egzekwuje ich wykonanie. Czy można sobie wyobrazić lepiej zaprojektowany sposób nauki niż taki, do którego nie trzeba przymuszać ani nawet specjalnie zachęcać? Bardzo chciałbym zobaczyć podobne rozwiązania w innych grach sportowych od EA, na przykład w UFC. Nigdy nie znalazłem w sobie wystarczająco dużo motywacji, by solidnie opanować parter, a tego typu wyzwania mogłyby stanowić jakąś pomoc. Różne gry oferują bardzo różne podejścia, ale wszystkie mają swoje plusy i minusy. Coś takiego jak obiektywnie najlepszy sposób na przedstawienie zasad, sterowania i innych tego typu rzeczy po prostu nie istnieje. To, co dobrze sprawdziło się w pierwszoosobowej liniowej strzelance, niekoniecznie da się przenieść do RPGa z otwartym światem. I odwrotnie. Po prostu byłoby miło, gdyby deweloperzy wykazywali się nieco większą kreatywnością i nie traktowali graczy jak totalnych, życiowych niemot. Temat jest naprawdę rozbudowany, a zdania na pewno będą podzielone, więc koniecznie dajcie znać, jaki rodzaj samouczków wam odpowiada najbardziej. I które gry wspominacie pod tym względem najlepiej. Do usłyszenia.